Proszę Państwa, o prezydencie dzisiaj. Jeśli obecny prezydent Władimir Putin zgłosi swoją kandydaturę lub wyrazi zgodę, żebyśmy my go zgłosili, to bez względnie nasza partia będzie go wspierać, ponieważ uważamy, że jest on prezydentem, który odnosi sukcesy, kierując naszym państwem. Rukowaniec naszej strony. Przedrzędny nie ujawnił, jaką decyzję podejmie w tej sprawie sam zainteresowany, ale oświadczył, że już niedługo wszystko będzie wiadomo. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Będzie kolejna specustawa w sprawie afrykańskiego pomoru świń, zapowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski. Przygotowana ustawa to natychmiastowa reakcja przede wszystkim na martwe dziki znalezione poza linią Wisły, wyjaśnia wiceminister. Ta specustawa właśnie ze względu na to, że jest bardzo mocno oczekiwana przez stronę i społeczną, i przez naszych rolników, którzy bardzo mocno obawiają się właśnie wirusa ASF-u. W związku z tym idzie bardzo szybko ścieżką, dlatego już dzisiaj Komitet Stały Rady Ministrów, najbliższy kolejny wtorek, Rada Ministrów i do Sejmu. Ustawa będzie dotyczyła między innymi kwestii możliwości budowy zapory na granicy białorusko-ukraińsko-polskiej w związku z migracją dzików, polowania w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, odławiania i uśmiercania dzików oraz urlopów dla myśliwych na realizację odstrzału sanitarnego. I na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady śniegu, na wybrzeżu i Pomorzu również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 2 stopni do zera, jedynie na wybrzeżu około plus 2. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4,5 minuty po drugiej. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie przewodniczący. Udało się uchwalić ostatni budżet Unii Europejskiej w ramach 28 państw członkowskich. Brawo, bingo, uderzenie w punkt i co ważne, ten budżet dzisiaj uroczyście podpisany przez m.in. przewodniczącego Europarlamentu Włocha Antonio Tajani zawiera, to jest dobra wiadomość, zawiera to wszystko, co ma zawierać, a więc ani jednego euro mniej dla Polski, a to oznacza, że strachy na lachy, że te wszystkie pochukiwania, że Polska będzie miała mniej pieniędzy, bo się stawia, bo nie chce przyjąć imigrantów muzułmańskich spoza Europy, okazały się właśnie tylko czczymi pogróżkami, okazały się szantażem bez konsekwencji finansowych. To jest bardzo dobry budżet dla państw Unii Europejskiej, państw członkowskich, również i dla Polski. Złośliwi mówią, że będzie z czego ciąć. Oczywiście jest tak, że toczy się walka i ona będzie przybierać na sile, zwłaszcza w kontekście nowego budżetu. Do tej pory były to budżety 7-letnie. Niemcy teraz naciskają, że to były budżety 5-letnie, jak za czasów komuny, takie 5-latki, żeby ten nowy wieloletni budżet unijny, obojętnie czy 5- czy 7-letni, żeby to był budżet, który będzie maksymalnie starał się być ulicą dwukierunkową dla tych najbogatszych państw członkowskich, które dają spore składki do Brukseli, są płatnikami netto, a jednocześnie tak kombinują, żeby jak najwięcej tych pieniędzy, które tam do kasy unijnej wkładają, żeby jak najwięcej tych pieniędzy wyjąć. Stąd wymyślają różne krany finansowe, na taką nazwijmy, aby zapewnić sobie maksymalny zwrot. A jedną z takich kranów finansowych może być działanie w ramach praworządności, jeśli chodzi o procedurę uruchomioną czy względem Polski, czy względem Węgier, czy w tym wypadku już też względem Cypru. I w ramach tej procedury praworządności mogą zostać cięte mądrości, to jest artykuł 7, paragraf 5. Jaworowicz, że mądra, że inteligentna, a proszę bardzo, w sądzie się znalazła, że odzyskiwania w uniwersytecie, że na uniwersytecie warszawskim, że biblioteka, że dobra, 50, a najniższy poziom Holandia, Szwecja, Uniwersytet Warszawski. Starają się tak jak najwięcej pieniędzy nie ja, w unijnym budżecie przeznaczać byle co, na przykład na kwestie nowoczesnych technologii, innowacji, uczelni wyższych i paradoksalnie akurat w tym obszarze bywało już tak, że
to, co my wpłacaliśmy w ramach składki członkowskiej branżowej w tym obszarze, było większe niż to, co stamtąd braliśmy. Natomiast no, tutaj oczywiście pan mówi o pewnym kolejnym szantażu, że jak nie będziecie przestrzegać reguł gry, które zostały przez nas, starą Unię, ustanowione, to dostaniecie po kieszeni. Na razie te groźby się nie sprawdziły. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. Przypomnę, że już Komisja Europejska w zeszłym roku zaproponowała, uchwaliła to jednogłośnie, także głosem pani komisarz Bieńkowskiej, karanie krajów członkowskich grzywnami w wysokości 250 000 euro za każdego nieprzyjętego uchodźcę, głównie chodziło o islamskich uchodźców spoza Europy, a więc Polska miałaby w takiej sytuacji zapłacić około 12,5 miliarda złotych, ponad 3 miliardy euro, no ale w końcu Komisja Europejska się z tego wycofała. Teraz widzimy, że są kolejne groźby. Czy to będą strzały z kapiszonów, czy strzały z ciężkiej artylerii? Zobaczymy. Czekamy w takim razie cierpliwie. Jedno jest pewne. Stać Wielką Brytanię na to, żeby zapłacić frycowego, a właściwie rozchodnego. 55 miliardów euro, bo na tyle się szacuje ten Brexit. No tak, w tej chwili Wielka Brytania rozwodzi się z Unią, czy to będzie rozwód aksamitny, czy też nie, zobaczymy. Na pewno tutaj jest kwestia tego, że będzie pustka w przyszłości. Panie przewodniczący, nie jest to dziwna rzecz, że Brytyjczycy chcą za wszelką cenę jak najszybciej zapłacić i mieć już święty spokój? No, taki ich wybór. Natomiast co jest charakterystyczne, to to, że oczywiście budżet unijny będzie w przyszłości mniejszy o to, co Wielka Brytania wpłacała, ale także, uwaga, z tego tytułu też Polska będzie miała mniej pieniędzy, no bo nie będzie tego brytyjskiego płatnika netto, chociaż on płacił mniej niż inne kraje, mniej niż powinien płacić, ponieważ pani Margaret Thatcher, przypomnę, ćwierć wieku temu wywalczyła przy przekształcaniu EWG w Unię Europejską, wywalczyła tzw. rabat brytyjski, więc Wielka Brytania płaciła dużo mniej niż powinna płacić, dzięki Iron Lady, żony damie. Natomiast, co jest ważne, uwaga, Polska cały czas staje się krajem coraz zamożniejszym, więc z góry informuję, mamy listopad 2017, żeby potem nie było niespodzianki za parę lat. Już w tej chwili trzy polskie województwa z 16 przekroczyły ten próg 75% średniej unijnej. Polska wyprzedziła za rządu Prawa i Sprawiedliwości Grecję, gdy chodzi o PKB, produkt krajowy brutto per capita na głowę mieszkańca. Stajemy się krajem coraz zamożniejszym, jeszcze wciąż jednym z siedmiu najbiedniejszych w Unii, ale coraz bardziej zamożniejszym. W związku z tym my oczywiście w nowej perspektywie budżetowej, w nowym budżecie unijnym wieloletnim, obojętnie czy pięcio, czy siedmioletnim, dostaniemy mniejszy kawałek tortu, niż dostaliśmy wcześniej. I to mówię od razu. I nie będzie to kwestia, panie redaktorze, tam praworządności, czy brak praworządności i tym podobnych sztuczek magicznych, tylko to będzie kwestia po prostu kryteriów ekonomicznych. Na rolnictwo ma być ponoć więcej środków przeznaczonych. No, jest kwestia też tego, jak w ramach CAP, Common Agricultural Policy, wspólnej polityki rolnej, jak te środki będą rozłożone, bo nie wszystko złoto, co się świeci. Chodzi o to, żeby utrzymać dopłaty na podobną skalę. Natomiast oczywiście no, tutaj grozi się tym, że będzie mniej środków na przykład na kwestie funduszy kohezyjnych, funduszy spójności, że będą obcięte te środki państwom tym bogatszym, przez to będą mniej zainteresowane ich obroną, no i wtedy będą bardziej gorliwie pchały inne nowe fundusze, chociażby politykę obronną. Zbigniew Kuźmiuk dokonał celnej analizy dziś na łamach paru portali internetowych i jego konkluzja jest prosta. Że ten budżet co prawda wygląda optymistycznie, ale tak czy owak, już pomijając sam tytuł, że jest to ostatni budżet Unii Europejskiej 28 państw, to konkluduje wprost. Komisja Europejska pod koniec 2020 roku może być zwyczajnie niewypłacalna. A zwracam uwagę na fakt, że ja mówię o tym budżecie wieloletnim i właśnie w kontekście tego, tej perspektywy, która ma się zacząć od 2021 roku. I tam na przykład my z definicji powinniśmy się cieszyć, klaskać w dłonie, że wchodzi ta polityka obronna,
i będzie na to pieniądze inne przeznaczane, no tylko diabeł siedzi w szczegółach. I my jako polscy politycy musimy bardzo mocno walczyć, aby polityka obronna i wydatki na nią nie były tylko takim wytrychem, dzięki któremu Niemcy i Francja poprzez pozyskiwanie dużych dotacji na niemiecki, francuski przemysł zbrojeniowy nie wyrwą z powrotem sporej części składki członkowskiej. My musimy walczyć o to, żeby jak największa część tych środków na politykę obronną trafiła do Polski. No i przy okazji jest też jakaś nadzieja, skoro pan przewodniczący mówił, że o perspektywie roku 2021, że do 2021 jednak Unia Europejska się nie rozpadnie. Ale uciekając już od tematu, powiedzmy, nie. To była konkluzja, jeszcze nie. Czy to będzie 2022? Zobaczymy, co to Unia się... Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pisze dzisiaj, właściwie na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung, pisze Karl Peter Schwarz artykuł zatytułowany Kraje Grupy Wyszehradzkiej stały się pariasami. W Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Widać nowe poczucie własnej wartości wynikające zarówno z sukcesów ekonomicznych, jak i przywiązania do tradycyjnych wartości, takich jak rodzina, naród i religia. Był czas, gdy Polacy, Węgry, Czesi i Słowacy uważani byli za prymusów na wschodzie Europy, ale w przeciwieństwie do Bułgarii, Rumunii czy krajów zachodniobałkańskich, Praga, Budapeszt, Bratysława i Warszawa w krótkim czasie dokonały udanej transformacji systemu i weszły w 2004 do Unii Europejskiej. Od tego ten artykuł się zaczyna. Końcówka tego artykułu jest niezwykle interesująca. Mieszkańcy tych krajów byli najpierw ofiarami komunistycznych inżynierów społecznych, potem obiektem działań neoliberalnych planistów z Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Po zwrocie w 1989 roku lokalni komuniści szybko dopasowali się do nowych czasów, kontynuowali jednak długi marsz zamiast więcej socjalizmu, postulując teraz więcej Europy. Realnie istniejących ludzi, trwających przy tradycyjnych wartościach, rodzinie, narodzie i religii, traktowali jak skazane na zagładę relikt, tak jak dawniej mieszczaństwo i chłopstwo. W Europie Środkowo-Wschodniej, zamieszkanej przez narody, które zyskały pewność siebie, ten długi marsz dotarł do tymczasowego końca. Rozpoczęła się nowa era, pełna nadziei, ale też niebezpieczeństw, konkluduje Schwarz. I co pan przewodniczący na to? Dobra fotografia rzeczywistości, uważam. To tym bardziej powinno nas skłaniać do współpracy w ramach WIFOR Grupy Wyszehradzkiej, ale także szerzej z krajami bałtyckimi, z krajami bałkańskimi, w ramach naszego regionu, w ramach tzw. Nowej Unii, tych 11 krajów, które weszły w naszym regionie do Unii w ostatnich 13 latach. Natomiast no, ja pamiętam taką rozmowę z czeskim premierem ówczesnym w Brukseli, Petrem Nečasem, który powiedział, że mniej więcej cytat. Im bardziej niektórzy nasi zachodni sąsiedzi, nie wymienił Niemców, wiadomo, że o nich także chodziło, im bardziej niektórzy nasi zachodni sąsiedzi tłumaczą nam, że nasza współpraca regionalna jest niepotrzebna, tym bardziej powinniśmy współpracować. Wydaje mi się, że takie blokowe rozmowy, tak jak to robi polski rząd, który bardzo często czy z Brukselą, czy z Paryżem, czy z Berlinem, zwłaszcza stara się rozmawiać blokiem czterech krajów czy szerzej, to jest dobre, bo w tym momencie my uniemożliwiamy to, co było od bardzo dawna, że największe kraje członkowskie Unii czy Komisja Europejska starały się w myśl polityki dividend impera, dzieli rządź, rozgrywać Polskę z Czechami, Polskę z Węgrami, Polskę z Rumunią. Myślę, że powoli następuje koniec tej krótkowzrocznej unijnej polityki. Mhm. No ale jeżeli chodzi o pariasów, nie wiem, czy to jest przytyczek, czy to jest wytykanie, czy to jest wręcz pochwała. Jak to brzmi? Znaczy, ja na łamach niemieckiej gazety. Ja odbieram jako realistyczną ocenę tego, co stało się w naszym regionie Europy. No, zwłaszcza widzimy to w Polsce. Poczucie, silne poczucie własnej wartości, godności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami, coraz silniejsza gospodarka, rozwój, konkurencyjność, no i chęć współpracy w ramach regionu, ale także otwarcie na partnerskie relacje w ramach Unii Europejskiej, ale też niechęć do wchodzenia do strefy euro, która okazała się fatalnym pomysłem dla biedniejszych krajów Europy Południowej, więc nie ma sensu jej na siłę nam wciskać. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Powtórka programu. Debata dnia.
Rozpoczynamy debatę dnia w Polskim Radiu 24. Piotr Wąż, dzień dobry. Witam także naszych gości. Komentator Polskiego Radia Wojciech Reszczyński. Dzień dobry. Dariusz Grzęciński, dziennik Fakt. Dzień dobry. I Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Panowie, bardzo dużo się dzieje w sprawie reformy sądownictwa. Ustawa o KRS już przeszła przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości. O Sądzie Najwyższym wciąż poprawki są debatowane i przyjmowane. Przed parlamentarzystami jeszcze około 20 poprawek do rozpatrzenia. Być może zdezaktualizują się pewne informacje, jeśli byśmy zaczęli o nich rozmawiać teraz. Być może cała ta debata zdezaktualizuje się za dwa dni, za tydzień, albo po tym, jak prezydent na nowo zawetuje, bo dziś wyraźnie mówił o ramach, które nakreślił, a które, jak mówią jego ludzie w Sejmie, nie są do końca zachowane i utrzymywane. Dlatego proponuję na początek nieco inny temat i zobaczymy, jak rozwinie się sprawa w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Spraw Człowieka. Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, głośno o niej od dwóch dni, krytykuje reformę w Sądzie Najwyższym. I widzieli panowie białą świecę w ręku pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To był wkład do świecy. Czy to się czymś różni w takim razie? Pierwsza prezes mówiła, że nie trzymała, że sędziowie Sądu Najwyższego nie maszerowali, nie manifestowali z białymi świecami, po czym okazało się, że biała świeczka była, a nawet była zapalana przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Dziś rano usłyszeliśmy w jednej z rozgłośni radiowych, że to była taka świeczka, no bo było ciemno, to wziąłem i zapaliłam. No bo ona miała knot miała, tak. My sobie tak żartujemy, zresztą od wczoraj słucham tych wszystkich doniesień. No, sprawa jest bardzo kompromitująca dla pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, bo na takich stanowiskach, na takim poziomie sprawowania funkcji, przecież to jest najwyższa prawie, że funkcja tej trzeciej władzy, no, przyłapanie na kłamstwie jest dyskredytujące. Pamiętam w Ameryce, co się działo, kiedy Bill Clinton się nikomu nie zarzucał tych wszystkich związków nieformalnych ze swoją sekretarką i tak dalej. Nie o to chodziło. Chodziło o to, że on się wyparł, a potem się okazało, że kłamał. I to go pogrążyło. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego w porannej rozmowie z Nadiem zatem mówiła, że dostała świeczkę od organizatorów, więc było ciemno, dlatego ją zapaliła. Ale też powtarza, że nie brała udziału w manifestacji, tylko przyszła, była na scenie, zapaliła świeczkę, ale też przyszła po to, żeby podziękować biorącym udział w tej manifestacji w obronie polskich sądów. Mamy krótką taką scenkę sytuacyjną, dźwiękową, w internecie nic nie ginie, więc fragment tej sytuacji, gdy na scenie w ramach manifestacji pojawia się pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Posłuchajmy. A razem z nami jest pierwsza prezes, pani Małgorzata Gersdorf. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Właściwie to nie wy nam powinniście dziękować, tylko my wam. Jesteście wspaniali i kochani. Czy to jest udział w manifestacji? Czy to jest tylko, jak to w ogóle nazwać, skoro zdaniem pierwszej prezes Sądu Najwyższego ona nie bierze udziału w manifestacjach politycznych? Dariusz Grzędziński. Czy może nie posuwał się do oskarżeń o kłamstwo? Chociaż trudno nie odnieść wrażenia, że ma pewne problemy w kontakcie z rzeczywistością, pani sędzia. A czy w ramach tych problemów kłamie nieświadomie? Czy nie wiem, to tak jak powiedziałem, no nie chciałbym nazywać tego kłamstwem. No, jakoś to tłumaczenie, że samo podziękowanie, pojawienie się na scenie nie jest braniem takim czynnym udziału w demonstracji, nie byłbym w stanie zaakceptować. Natomiast mam wrażenie, że pani prezes, pierwsza prezes próbuje nam wszystkim tłumaczyć, że jej tam faktycznie nie było. No i tutaj już pojawia się problem, prawda? No bo jednak, tak jak powiedzieliśmy sobie przed momentem, dziękowała, że wspierała też tych, którzy no tego typu podziękowania, to jest to wsparcie. Znaczy ona tam powiedziała, że im dziękuję. No można to faktycznie nazwać wsparciem, no ale to mówienie o tym, że nie trzymała świecy, a trzymała wkład do niej, tak jakby to czymkolwiek się różniło, to należy w kategoriach stricte humorystycznych traktować. No nie jest to pierwszy taki wyskok ze strony, mówiąc kolokwialnie, pani prezes Gersdorf, no i dostaje się problematyczne w tym momencie dla tej strony, którą ona reprezentuje. Dla wielu internautów to rzeczywiście było śmieszne, patrząc i czytając komentarze na Twitterze, na Facebooku, ale czy to jest to tylko komiczne, Tomasz Żółciak, pana zdaniem?
Ja mam trochę problem z dyskusją na ten temat i oceną tego. Znaczy oczywiście wydaje mi się, że wszyscy się tutaj zgadzamy, że profesor Gersdorf swoją taką postawą nie ułatwia dyskusji, zwłaszcza po stronie tych, którzy bronią obecnego ustroju sądów. I ona nie ułatwia do tego zadania, czyli wchodzi trochę w rolę Mateusza Kijowskiego, to znaczy w pewnym momencie to się zaczyna robić pewnego rodzaju hipoteka. Więc mnie raczej interesuje dyskusja dotycząca tego, tych systemowych zmian, przed jakimi obecnie stoimy i o których dyskutujemy, być może za bardzo emocjonalnie, ale też być może za mało, bo to, że my dyskutujemy o tym, czy ona trzymała świeczkę, czy trzymała wkładzik, czy tam był knocik, no to jest drugorzędne absolutnie znaczenie. Znaczy wiemy, jak było i nie musimy rozwodzić się na tym przez kolejne dwa dni. Sama zainteresowana do tych dyskusji nas prowokuje. Ale wiemy, jak było, tak? To, że ona tak powiedziała, to jest jej sprawa i to jest jej sumienie i jej pozycja, tak? Widocznie ta sytuacja ją przerasta, natomiast za mało dyskutujemy o tych kwestiach systemowych. No w przypadku, jak porównamy jedno do drugiego, to są zupełnie inne to jest zupełnie inny kaliber. I tak samo możemy dyskutować o tym, co czytał pan prezes Kaczyński w Sejmie, że to była z takich kotów czy innych, tylko nie dyskutujemy o sednie sprawy i niestety to jest takie troszkę odsuwanie się od meritum sprawy. Ja to traktuję raczej w kategorii takiego Michałka, który jest raczej humorystyczny i świadczy tylko o tym, co powiedział pan redaktor, że pani profesor po prostu wydaje mi się, że przerosła ją ta sytuacja i nie wytrzymuje tej próby tak stricte wizerunkowo. Ale tu też pojawiają się takie kwestie jak kłamstwo czy prawda, sędzia czy polityk, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, najważniejsza sędzia w kraju, tak jest ta nazywana potocznie, nie tylko potocznie, no, pojawia się na manifestacjach o charakterze politycznym, mówi, że nie robiła czegoś, gdy się okazuje, że to robiła. To jest pytanie też o to, czy sędziowie, tacy jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego, czy rzecznik KRS-u Waldemar Żurek, który jak się okazało bez wiedzy swojego szefa KRS-u wzywał na ostatnią piątkową manifestację przed Pałacem Prezydenckim, nie tylko sędziów także. Czy sędziowie nie powinni w ogóle nie pokazywać się publicznie w tego typu sytuacjach, skoro są niezawiśli, niezależni politycznie, a tu nagle się okazuje, że jednak to mają pewien walor politycznej. Ale przepraszam, że tak wchodzę, ale idąc przez to też cała retoryczna dyskusja na temat wymiaru sprawiedliwości zamienia się znowu w konflikt Prawo i Sprawiedliwość kontra Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Nie, to chodzi o pewne standardy, co wolno, czego nie wolno, kwestie tego, kto jak się czuje z tym, co mówi i jak mówi i co ma na poparcie tej tezy, bo równie dobrze możemy zapytać, czy wypadało wydawać te, powiedzmy, ile to było, 19 milionów złotych na kampanię, która miała niewiele wspólnego z promowaniem Polski za granicą. I tego tematu nie ma, ale no, pytania są, tak? Więc jakby chodzi o pewną równowagę, co komu wolno i na jakich zasadach. I wydaje mi się, że politycy wszystkich opcji, no też praktycznie codziennie, czy co drugi dzień możemy ich złapać jako dziennikarze, którzy ich z tego rozliczają, możemy ich złapać na, mówiąc delikatnie, takim dosyć swobodnym podejściu do prawdy i do faktów. Więc naprawdę ja bym tutaj nie roztrząsał tego, czy trzymała pani profesor świeczkę, czy nie. No, trzymała, wiemy jak jest i możemy to ocenić, ale idźmy dalej moim zdaniem i skupmy się jednak na dyskusji dotyczącej tego, czego dotyczy ta systemowa zmiana Reszczyńskiej. Tak, no to profesor, ja spodziewałem się, że pani po tym moim krótkim tutaj krótkiej wypowiedzi spotkam się od razu z kontrą. No oczywiście bardzo o wiele lepiej brzmi takie myślenie, że do diabłu pani sobie nie podchodzi z kontrą. No w stosunku do ważnego polityka też jak użyjemy takiego określenia. Natomiast jeśli powiemy, że ktoś kłamał, bo ktoś no to kłamał, tak jakbyśmy chcieli za rękę, ale chciało szukać, proszę Państwa, no najwyższa pora, na żebyśmy pewne rzeczy, pewne zjawiska nazywali po imieniu. Są konkretne przepisy, które zakazują sędziom działu w imprezach, spotkaniach, które mogą sugerować, nawet, tylko sugerować, że mogą mieć jakiś charakter polityczny. To
jak siostra Helen. Złamany rząd. Sędzia Jerzy Stępień ma za to postępowanie dyscyplinarne. Zgadza się, ale tu jest taka różnica, że sędzia Jerzy Stępień przynajmniej nie udaje, że go tam nie było. Trzyma się swojego stanowiska, powtarza to, co mówił, a pamiętamy te jego złowieszcze słowa, kiedy powiedział, proszę państwa, to jest walka o wszystko, tak powiedział, to jest walka o wszystko. Ja jestem, zgadzam się z opinią pani Zofii Romaszewskiej, która już w kilku mediach powiedziała, co powinien robić sędzia, a czego nie powinien robić. Na pewno nie powinien w ogóle występować na tego typu imprezach, wiecach, spotkaniach. Chyba że mają one charakter religijny. To tak. W tym wypadku, ile osób, tyle komentarzy. Najnowszy sondaż mamy dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości. W Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiaj pokazuje, że wciąż zdecydowana większość Polaków popiera reformę wymiaru sprawiedliwości. To nie jest pytanie o konkretny program czy opozycji, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy projekty samych sędziów. 60% mówi, że sądy powszechne i ogólne wymagają w Polsce i ogólnie sądownictwo w Polsce wymaga reformy. Nie mówi 11%. To jest nieznaczny spadek w porównaniu do badania z października, bo w październiku było 68% za reformą wymiaru sprawiedliwości, więc spadek o 8 punktów procentowych, ale cały czas to pokazuje, że Polacy oczekują reformy. Zdają sobie sprawę z tego, że będzie to reforma przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość, a właściwie przez prezydenta z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości, więc społeczne przyzwolenie na, jak mówi opozycja, upartyjnienie sądów, ewentualnie dyktatury, jak mówią niektórzy, jest bardzo duże. Polacy nie postrzegają tego tak, jak postrzega to opozycja, czy też sędziowie protestujący przeciwko planowanym zmianom. Dariusz Grzędziński. To na pewno nie jest zaskoczeniem wynik takiego sondażu, takiej sondy, bo jak my się tutaj siedzimy sobie w cztery osoby, to każdy z nas, jeżeli miał jakiekolwiek do tej pory styczności z sądownictwem, wyniósł pewnie z tego wrażenia, nazywając to oględnie nie najlepsze. Tak zakładam, więc pewnie i Polacy, ci, którzy z sędziami się spotkali, mają podobne odczucia. Natomiast nie pokusiłbym się o stwierdzenie takie, że Polacy dają przyzwolenie na poprawki stricte pisowskie, czy też prezydenckie. Oni raczej w tych sondażach opowiadają się za tym, że zmiany jakiekolwiek są potrzebne. Natomiast lekkim nadużyciem wydaje mi się, że zmiany idące w tym kierunku, które w tej chwili proponuje nam komisja pod przewodnictwem posła Piotrowicza, co zresztą też znajduje swój wyraz w Pałacu Prezydenckim i tych słowach, które dzisiaj w Wietnamie wypowiedział prezydent Andrzej Duda. Takie jest moje zdanie. Wojciech Ryszczyński. Tak, ja byłbym bardzo ciekawy, jak te badania, gdyby te badania były bardziej szczegółowe, konkretne, gdyby zapytano się tych wszystkich respondentów, a kto z państwa miał do czynienia z sądem? I w tej grupie, gdybyśmy wyłowili tych, którzy są niezadowoleni, a tych, którym to jest obojętnie, to mogłoby być bardzo ciekawe, bo jest olbrzymia różnica. Tu przywołam takiego polityka Platformy Marcina Święcickiego, który zapytany, czy miał coś wspólnego z sądownictwem w minionych latach, powiedział, że nic. No jeśli polityk, jeśli człowiek, jeśli obywatel przez te wszystkie lata nie był nigdy w sądzie, to może się wcale tak nawet nie oburzać na tę trzecią władzę. Natomiast my, jak tutaj siedzimy, nie, panowie są młodsi ode mnie, a parę razy było się w sądzie w roli pozwanego, więc ja wiem, jak funkcjonuje ten aparat niesprawiedliwości. Jeden raz byłem w sądzie, nakrzyczano na mnie za złe zachowanie, byłem nastolatkiem. Potem byłem kilka razy w sądzie, obserwując poszczególne rozprawy, gdzie już na mnie nie krzyczano, ale rzeczywiście krzyczały inne osoby. Dzisiaj dziennikarz może co najwyżej mieć do czynienia prędzej chyba z prokuraturą, bo chyba teraz taka jest praktyka, że są donosy do prokuratury na dziennikarza, a nie to, że sprawa od razu trafia do sądu. To tak. Ale to przepraszam, bo tak. Wszedłem między... No nie, my mieliśmy tutaj mówić o pewnych szczegółach, ale chyba raczej nie ma sensu. Skoncentrujmy się na pewnych zasadach. No to inne pytania, panowie. Czy Sąd Najwyższy wymaga reformy? 53% tak, nie 14%. 33% trudno powiedzieć. Bardzo dużo jest odsetek ludzi, którzy nie wiedzą, czy reforma powinna być, czy nie. W podobnym wypadku Krajowa Rada Sądownictwa, czy KRS wymaga reformy? Tak, 58%, nie 12%. I znowu prawie 30% trudno powiedzieć. Ale jednak większość wypadków, to jest ponad połowa, albo prawie połowa Polaków opowiada się za zmianę.
zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Czy to jest wystarczający mandat do tego, żeby takie zmiany przeprowadzić? Tak, tylko chciałbym tutaj dać pewne zastrzeżenie. Zmiany w KRS-ie, tak dyskutowane, omawiane, no widzieliśmy w Komisji Sprawiedliwości tę burzliwą debatę i tę opresję ze strony opozycji. Otóż ona zupełnie jest niepotrzebna, dlatego że zmiany w KRS-ie w żaden sposób nie przekładają się na niezawisłość, niezależność sędziego. To jest kwestia organizacji sądów. Tak twierdzą niektórzy sędziów, jak Barbara Piwnik chociażby, ale inni widzą to zupełnie inaczej. Czy mamy wierzyć w to, co mówi opozycja, że Prawo i Sprawiedliwość, obecna władza chce mieć własnych sędziów? No nigdy ich nie miała i nie będzie ich miała. To sędzia staje sam przed własnym sumieniem w oparciu o przepisy prawa, przed dylematem, jakie podjąć orzeczenie i jakie napisać uzasadnienie. To nie ma nic wspólnego z KRS-em. To jest dowód na to, że tu nie chodzi o to, kto będzie miał własnych sędziów, bo PiS mówi, nie miał i nie będzie miał własnych sędziów. Bo przecież ta reforma nie zmierza do tego, żeby zastąpić jednych sędziów drugim. Sędzia nadal powinien być niezależny i samodzielny w swoich orzeczeniach, swoich decyzjach. Natomiast trzeba mu stworzyć odpowiednie warunki do pracy. Czy to jest w takim razie ten bunt elit, jak niektórzy mówią, kasty sądowniczej, jak mówią czasem sami sędziowie, osoby, którzy do tej pory są niekontrolowani, bo kontrolują i wybierają siebie sami? Dariusz Grzędziński. Ja tutaj ad vocem nie zgodzę się z tym, że ta reforma nie ma na celu zmian personalnych, bo jakby prześledzi dokładnie te punkty najważniejsze w ustawie, proponowanym, przepraszam, kształcie ustawy o Sądzie Najwyższym czy o KRS-ie, no to jednak te kwestie personalne tam odgrywają dosyć dużą rolę. Chodzi żeby poszczególni sędziowie... Oni nie lubią tu PiS, to jest podejrzane. Oni coś, jakieś wątpie mają. Serdecznie dziękujemy za wielorakie wsparcie, jakim darzą Państwo Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe. W Kanadzie Radio Maryja i jego dzieła wspieramy w sposób następujący. Czeki bankowe albo money orders wypisujemy na Radio Maryja. Kopertę adresujemy Radio Maryja, 511 Maple Grove Drive, Unit 19, PO Box 61 047, Oakville, Ontario, L6J7P5. Wsparcia Radio Maryja można dokonać także w każdym oddziale St. Stanislaus, St. Casimir, Polish Parishes, Credit Union. Za każde życzliwe wsparcie Radio Maryja i jego dzieła składamy serdeczne zapłaci. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc ofiarowaną Radiu Maryja. Gwarantem niezależności Radia Maryja jest to, że jedynym jego sponsorem jest naród polski, czyli radiosłuchacze, którzy swoimi dobrowolnymi ofiarami wspierają to dzieło. Za chwilę podam Państwu informacje dotyczące sposobu pomagania Radiu Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres: Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639, kreska 0565. Powtarzam. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639, kreska 0565. Za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radiu Maryja oraz ofiarujemy kilka mszy świętych. I kochani, zapraszam do katechesy.
Dzisiaj uroczystość w Polsce świętego Andrzeja, właściwie święto świętego Andrzeja Apostoła w wielu. Także proszę Państwa, wszystko to, czego nie ma w Biblii, to nawet widać po tych świadkach Jehowy, bo oni są tym super papierkiem lakmusowym. To, czego oni nie obchodzą, no to wiadomo, że tego w Biblii nie ma, że to jest jakaś naleciałość, że to jest jakaś pogańska naleciałość. Proszę Państwa. Abyśmy przyjęli Andrzej, Andrzej, prawdę, Andrzej. Lepiej, żeby to, tego w tej części naszej audycji na radia. Tylko FM Eurokończy to Barbie Baby Langstrom Extra nie było. Dzisiaj właśnie zatrzymali się nad osobą apostoła świętego Andrzeja.